Jest poniedziałek, dochodzi godzina 9 rano i pokażę wam, jaki jest widok z okna za dnia, bo tam w nocy to nic nie było widać. Ciekawe, takie wysokie bloki mieszkalne? Ktoś ważny przyjechał, bo policja eskortuje. Jakaś ochrona. Tutaj wyskoczył gościu na alarmie. Ciekaw jestem, czy będzie widać, kto tam jest. Cholera, że tego okna nie mogę otworzyć. Wkurza mnie traktowanie niektórych ludzi właśnie w ten sposób. Są strasznie ważni. O, tym samochodem przyjechali, tylko niestety nie widziałem, kto to był. Tylko ciekaw jestem, czy ten ktoś wysiadł, czy tam teraz jest dopiero w środku. Co oni robią? Zobaczcie. Bo mogą. A on sobie to chyba zaparkuje. Nie lubię pojęcia VIP, czyli VIP. Nie lubię czegoś takiego. Nie wiem, czy to jakieś wybory są, czy co. Ale ochrona nie próżnuje. Tam też widzę gościu nerwowo spoglądający na zegarek. W tamtej sali w każdym razie zaś się dzieje. Ciekawy jestem, co. Czy takie zamieszanie. Ale w sumie mniejsza z tym, mamy ważniejsze rzeczy na głowie niż polityka. Strasznie dużo tych samochodów tutaj podjechało. Okazało się, że jakieś większe spotkanie tutaj mają. I najwięcej ochrony było przy takiej starszej pani, która dosyć mocno kulała. Ciekawe jestem, czy uda mi się potem znaleźć a w sumie mam to gdzieś, kim oni są. Tak samo jak nie lubię. Na każdym, w dowolnym miejscu, gdzie widzę jakiegoś VIP-a, jak go traktują, to mnie to strasznie wkurza. Tak samo jest na przykład ze mną, jeżeli ja mam przypadkiem, bo zazwyczaj tego się nie robi, ale przypadkiem czasami zdarza się, że lecę biznes klasą, to mnie to irytuje, jak przy mnie skaczą wtedy. Ja jestem takim samym człowiekiem jak wtedy, gdy lecę ekonomikiem. Dobra. Nie będę za bardzo drogi pokazywał, ponieważ jest nas 6 osób w samochodzie i nie chcę tutaj przeszkadzać. Surferzy w wodzie. No, jeśli the guys surfing, Polkais not like we are. Jesteśmy już w tym porcie. Nie będę za bardzo się tutaj rozglądał, ponieważ tu jest zakaz nagrywania tam dalej troszkę. Tutaj nawet nie wiem, czy mogę nagrywać, czy nie. A cholera, tam pokażę trochę. W każdym razie to jest bardzo strzeżone miejsce i będziemy przejeżdżać przez około 4 takie strefy strzeżone, gdzie będą nas sprawdzać. I teraz sprawdzałem nasz bagaż. Piesek sprawdza, czy nie mamy narkotyków albo ładunków wybuchowych. I to się, ta czynność się jeszcze powtórzy 3 albo 4 razy tutaj. Jesteśmy na statku i pokażę wam, jak wygląda moja kajuta, czy tam kabina. Która godzina? 13:30. Ja już część zadania wykonałem i teraz muszę czekać, aż wystartują z operacją załadunku. Co tu się mieści w szafie? To jest kabina dla 2 osób. Zazwyczaj miałem taką dla jednej osoby. To nie zmienia faktu, że jestem tutaj sam.
ilu z was marzyło o tym, żeby spać na piętrze, jak byliście dziećmi? Też miałem taką zagwozdkę. O, jak fajnie by było spać u góry. O, zobaczcie, jaki ładny widok przynajmniej mamy przez okno. Terminal LNG w Peru. A tu łódź ratunkowa. Słyszałem taką historię, w sumie widziałem filmik na szkoleniu, że ludzie byli w tej właśnie tratwie ratunkowej i nie mieli zapięte pasy. Zostali już wciągnięci właśnie tutaj na górę. Urwała się lina, spadli na dół do wody. Wszyscy zginęli, bodajże 11 osób. Tylko dlatego, że za wcześnie pasy odpięli. Dobra, to już pokazałem. Sofa. Nic, tylko zaprosić Agnieszkę. Agnieszka, gdzie jesteś? Chodź tutaj do mnie. O, samemu to tak głupio. Zobaczmy tą łazienkę. Standard taki sam. Przez wszystkie te łazienki, ubikacje i kabiny wyglądają bardzo podobnie. Telefon jest. Internetu pewnie nie ma. I tutaj na pewno lodówka. Dobra, starczy tego prowadzenia. A, to jeszcze pokażę wam drabinę może. O. Starczy tego prowadzenia. Wezmę sobie prysznic, odpocznę sobie chwilkę, albo prześpię się chwilę. Dlatego, że tak mówię, muszę poczekać, aż wystartują z załadunkiem i dopiero wtedy będę mógł dalej popracować. No hej, ponownie zrobię wam małą incepcję. Ciekawym, jak to będzie wyglądało. Jak tak w lustrze będę nagrywał. W każdym razie zbliża się godzina 22. Skończyłem już na tym statku i za chwilkę powinien ktoś po mnie przyjechać. I teraz czekam jakieś 2 godziny jazdy do Limy i jutro będę miał samolot powrotny do Houston, a następnie z Houston będę leciał do Tampy znowu. Może tak, Agnieszko, zobaczymy. Raczej nie będę teraz nic nagrywał w drodze powrotnej do Limy, ponieważ jest ciemno. Najprawdopodobniej dopiero w hotelu coś nagram. Trzymajcie się i oby odprawa poszła szybko, dlatego że jechałem w tą stronę, 2 razy nas policja zatrzymywała, a potem jeszcze tutaj na miejscu dosyć długo to wszystko trwało. Bądźmy dobrej myśli. Jeszcze tylko takie ujęcie krótkie, jak wyglądam w pełnym rynsztunku. Kamizelka odblaskowa, hełm z tym, że to jest pożyczone tutaj od agenta. I obwieszony, torba, jedna, druga, plecak jeszcze do tego, walizka, no masakra. Jeżeli ktoś z was nie wiedział, to na tym statku jest winda i pojedziemy sobie windą teraz. Ja trochę się wystraszyłem, myślałem, że ktoś wchodzi tam za mną. Dlatego włączyłem kamerę. Druga ewakuacyjna. Jeżeli was to interesuje, to tak wygląda stateczek podczas załadunku. Całkiem spory. A ja czekam dalej na kierowcę. No hej wam, jest 2 w nocy. I właśnie dojechałem do hotelu. Widać chyba, że jestem śpiący, bo jestem śpiący. Więc tylko pokażę wam, jak wygląda pokój i będę szedł spać. Bardzo, bardzo malutki jest. To jest hotel, w którym kiedyś byłem i w którym nagrywałem taki śmieszny odcinek pokazujący ruch wiru wodnego. Więc po wejściu jest tylko od razu taki pokoik. Tylko wtedy byłem w takim fajnym pokoju, bardzo dużym, on się składał chyba z 3 pomieszczeń, łącznie, nie pamiętam zresztą. I tu łazienka i tyle. O, ciekaw jestem, czy to jest taki prysznic fajny jak tam był? Nie, nie jest taki fajny. No okej, w każdym razie to w tyle. Czyli ten malutki pokoik i koniec. Dobra, idę spać, zanim tutaj padnę przed kamerą. Dobranoc, papa.